Jesteście. Miło mi, jestem. Jest! Ledwo się bajka zaczęła, a już muszę uciekać. Zaraz cię złapię. Na pewno. Złapiesz mnie. Złapię. I hop. I hop. Jestem. Szybciej, piesku, szybciej, szybciej. No? Jeszcze masz siły? Dawaj. Już się puściłem. Chłopaki, Kleks, Psot, przestańcie się gonić, bo nie możemy kontynuować bajki. Kleks, przyjechał po ciebie twój szkolny kościobus. A ty, Psot... A ja? Kościobus? No, to zostań na podwórku. No dobra. Na podwórku. Szkoła? Ktoś powiedział szkoła? Idę ci do szkoły. Nie mam siły. Oj, czemu ten przystanek jest tak daleko? Oj, jeszcze za tym kotem musiałem biegać. O, poczekam. Odpocznę. Wsiadamy! O! Kościobus! Może jeszcze zdążę na niego wskoczyć. I... No, psiaczki, ale dałem gazu. Ale spokojnie, ze mną nie musicie się bać. Czujecie kota? Kota? No, czuć kota. Cicho, nic im nie mówcie. Niemożliwe. Żadnych kocurów na moim pokładzie. No, pieseczki, już jesteśmy przed szkołą. Szkoła. Ciekawe, czy mogę wejść. Tylko zajrzę. To jest szkoła tylko dla psów. Witamy wszystkie czworonogi merdające ogonem i szczekające. To miejsce jest właśnie dla was. Szkoła tylko dla psów. Jak to jest, że inni mogą chodzić do szkoły, a inni nie? Wszystko dlatego, że jestem kotem. A jakbym nie był kotem, to chodziłbym do szkoły dla psów, biegałbym po zjeżdżalniach, świetnie bym się bawił. Ach, tak to muszę być kotem. Gdybym tylko nie był kotem. Nigdy. To miał być piękny dzień, a mi tak jakoś źle. Do szkoły chciałbym pójść, przyjaciół mieć ze stu. Albo chociaż jednego. Lecz mówią mi, a kysz, ty szubrawcu idź, to nie jest twoje miejsce, bo psy tu węszą wszędzie. Lecz jestem tylko kotem, psotem, co marzenia piękne miał.
grać, pisać, bawić się. Przecież też bym chciał, lecz jestem tylko kotem psotem, co marzenia piękne miał. Bo czytać, pisać, bawić się, przecież też bym chciał. A wszystko przez to, że mam trochę inną sieć i wąsy nieco większe i uszy mniejsze też. A co by było, gdybym psa się zmienił wnet na dzień albo i tydzień, bym w szkole był jak kleks. No tak, muszę być psem. Tylko gdzie ja znajdę takie przebranie? A może w koszu? Hop! Dużo tutaj rzeczy. Na przykład drewienko, gwoździe, torebka, taśma i pędzel. Tylko co ja mogę z tego zrobić? Przed państwem pies Pazurek. Profesjonalny pies. Od zawsze. A jutro pójdę do szkoły dla psów. A teraz się tu zdrzemnę i zostanę do jutra.